Zapomniałem strzelić, nie wiem, jakiś ze mnie zban. Liczę na M-kę na tym odcinku, bo naprawdę... Siemanko, widzę, witajcie, bitwy na żywo, radziecką T10, clickbait.pl. Mam nadzieję, że oglądasz ten odcinek i będziesz zadowolony. Między innymi czytając twoje komentarze, postanowiłem, że zagram dzisiaj T10. Podjeżdżam od razu, agresywnie, prawo, linia 8-9, jestem topowym tierem, czyli oczywiście dziewiątką na siódemkach, znaczy na ósemkach w sumie i dziewiątkach. Drobne przejęzyczenie. Szarfutur strzelił już dwa razy do tego szarfutura. Teraz strzelił trzeci raz, ma on ostatni pocisk. Albo już ładuje, bo nie liczyłem tego dokładnie. Chyba wygląda na takiego, który by ładował. Więc dzięki agresywnej i skutecznej grze dominujemy sobie na początek tego szarfutura. Teraz będę świecić tego niszczyciela. Od razu cofka, żeby nie zebrać głupio. Fajnie to wchodzi. Podjechałem tu między innymi przez to też, że widziałem, że mam ze sobą sojuszników, którzy też podjadą i to nie są jacyś słabi sojusznicy, no bo jest dziewiątka, niszczyciel K91 i wiedziałem, że będzie komu spotować. Uważam ogólnie, że ta dziesiątka to jest bardzo uniwersalny czołg, czyli i możemy zagrać jakoś agresywniej, pasywniej. Pancerz może nie jest najlepszy, ale generalnie no, na wieżę potrafi trochę poodbijać. Te włazy nie są aż takie ogromne. Pojazd jak dla mnie po prostu uniwersalny i fajny. Kiedyś to był w ogóle IS-8 jako dziewiąty tier. Nie wiem, czy ktokolwiek z was pamięta, czy są jeszcze tacy starzy wyjadacze. Kiedyś te dziesiątki nie było w grze. Ja przerzuciłem się na złoto, żeby przebić M6 i gigantyczny błąd, bo się ruszyłem delikatnie. Przez to poleciało chyba delikatnie za nisko. No i go nie przebiłem, więc szkoda. A po wieży tutaj już go przebiję. Wracając do T10, bo tego tak ładnie nie powiedziałem, ale chodziło mi o to, że po prostu ten czołg ma wszystkie parametry całkiem dobre. Nie wyróżnia się na przykład, że ma super uszkodzenia na minutę jak Conqueror czy M103, albo że ma jakąś super celność. Ma wszystko po prostu ok. Nie ma jakichś wielkich, słabych punktów, stąd to moje określenie, że jest uniwersalna. I można właśnie tak agresywnie podjeżdżać sobie, zajmować kluczowe pozycje, dzięki temu, że jest to mobilny czołg, ciężki dosyć. O, jest face. Incek, ładnie przebiłem. 440 średnich uszkodzeń, nic specjalnego również. O, jest SU, załaduje HEK-a. Dzięki perkowi intuicja, ale nie trafię. Celność jest jedna z gorszych chyba na 9 tierze wśród czołgów ciężkich, ale aż takiej wielkiej tragedii nie ma. Znowu mam załadowanego HEK-a, ciekawe czy to wejdzie. Oj, weszło, 579, piękny strzał. O, tego SU tutaj nie ma. Ciekawe gdzie on jest i gdzie uciekł. Nie wiem, czy on mógł jakoś zjechać w ten dół i się schować tu w krzakach po mojej prawej. Ej, no zgubiłem SU-130, nie wiem gdzie jest. A może wjechał tu do środka. Zobaczcie, jaka tu jest taka, nie wiem, zatoczka. Jest, znalazłem go. Jakby się bawił w chowanego po prostu, taka miejscowa. No i teraz tylko go staranować jeszcze trochę, docisnąć do ściany. Ale jeszcze będzie brakować tych uszkodzeń. Ale... no to powinien być mój. Pierwsza bitwa i oznaka mistrzowska pierwszej klasy. Jestem usatysfakcjonowany, ale liczę na M-kę na tym odcinku, bo naprawdę lubię grać tę dziesiątką. Tak zauważyłem, bardzo dawno nie grałem, ale podoba mi się ten czołg. Lecimy dalej. Ponownie bardzo dobre losowanie i jadę od lewej strony tego miasta, ponieważ widzę, że mamy Lynxa i on może mi kogoś zaświecić, jak na przykład tego Thornwagna. I akurat ta dziesiątka super snajperem nie jest, ale gdyby był tu jakiś niszczyciel, to pewnie byłyby to łatwe uszkodzenia dla mnie. I tak uważam, że mogę tak agresywnie się wychylać, bo nasz Lynx wszystko po prostu widzi, nikt nie powinien mnie zaświecić, a właśnie może być ta okazja. I to jest ona, to jest ona, to są darmowe uszkodzenia na start. Gdybym pojechał tam od prawej, też takiego fajnego przestrzału bym nie miał na te wszystkie czołgi. Oj, muszę uważać, minus 3000 punktów wytrzymałości, to nie wygląda najlepiej. I z szósty tu będzie podjeżdżać, może ja się na niego jakoś powychylam. Dostał on kilka razy. I w sumie zachęca mnie teraz to, żeby podjechać i żeby rozwalić tego ISA-6 sobie na spokojnie. Nie powinien być... a jednak jest gotowy. Kurczę, nie strzeliłem. Okej, okay, zapomniałem strzelić, nie wiem, jakiś ze mnie zban. No to teraz może skontuję się. Niestety ta przednia płyta jest dosyć duża w T10 i łatwo ją przebić, ale... no zobaczcie, że udało się nie stracić żadnych punktów wytrzymałości potem. A to jest bardzo ważne, bo one zawsze przydają się w końcówkach. BZ-a to trochę zagrożenie na pewno. Jest AMX M4, bok wieży niby. AMX M4 strzelił. BZ-a się cofa, więc się nie wychyli na mnie. Korci strzelić. O, dostał AMX M4. Bałem się, że w lufę ISA 6 strzelę, ale okej.
Vipera, no to nie na siłę, nie ma co. Vipera nie jest zainteresowana. Wiem, że Thornwang może do mnie strzelić, ale jakbym zrobił fraga na Viperze, to byłoby moim zdaniem dobrze. I nie zrobiłem. Thornwang za 0, Bezeta będzie wychylać. Oj, nie myślałem, że to lepiej będzie wyglądać. Dobra, Bezeta nie trafiła. Thornwang nie ma dobrych uszkodzeń na minutę. Samemu nie wjadę w Bezetę w MXM4. Gdyby jednego z tych czołgów nie było, to bym to zrobił, ale na ten moment czekam. Bezeta może się wychylać. Ja mam dobrą pozycję za wrakiem. Chciałem zgąskować pierwsze kółko te okolice, ale poleciało to za wysoko. Dobra, on strzelił. Będzie naprawiać się. Dlatego wyjechałem trochę głębiej, bardziej od prawej, bo wiedziałem, że on będzie się cofać. I oddałem ten strzał. MXM4 na gąsce. Możliwe, że go dobiję. Tak jest. Bezeta znowu się wychyla. Szuka tego SHPTK. No, ale została skończona. Sharfutur bardzo agresywnie się tu wychyla. Okej, no to jadę po tego Thornwagna, który się ode mnie odbił. On ucieka w ogóle. Aj, myślałem, że to wejdzie. A korzystając z okazji, to jest lista ostatnich 10 subskrybentów. Jeżeli chcesz się znaleźć w tym gronie, to śmiało zostaw tego suba. A ja lecę dalej. I nie trafiam nadal w Thornwagna. Możecie teraz napisać, że Kamil, zagrałeś zbyt zachowawczo, trzeba było się wymieniać w tym mieście, wynik jest słaby. Ale moi drodzy, ja nie wiem, co się działo po drugiej stronie. Gdybyśmy po drugiej stronie przegrywali bardzo mocno, to te moje punkty wytrzymałości naprawdę by mi się też bardzo przydały. W sumie teraz mi się przydają, żeby bez żadnych problemów pozbierać te strzały od tego Thornwagna, nie czekać na moich sojuszników, tylko od razu robić te uszkodzenia. Więc to jest to, że trzeba być po prostu ostrożnym, jak się gra w czołgi, bo te punkty HP serio są bardzo, bardzo przydatne. I to one często decydują, czy możemy sobie pozwolić na niektóre zagrania. Bardzo możliwe, żebym zginął, gdybym nie miał, na przykład zebrałbym jakiś jeden strzał od ISA 6, wtedy jak się nie kontowałem. No i tak dalej. To są te takie drobne detale, które powodują, że jesteście lepsi albo gorsi, robicie lepsze wyniki. Bo przeżywalność to jest klucz do sukcesu w tej grze. No mogę zebrać od Lisa sobie, więc okej. Mnie jakoś tak, aż tak nie będzie boleć. Ale w sumie potrzebuję chyba jednego strzału, nie wiem czy polosuję, polosowało elegancko. 4200 i tak zrobiłem. Druga bitwa i znowu oznaka pierwszej klasy. Robi się ciekawie, jaka będzie trzecia bitwa, to już za moment. Z jednej strony jestem zadowolony, że rzuciło mi 8 poziomy, ale z drugiej strony wolę zagrać na dziesiątkach, pokazać wam jak ta dziesiątka sprawuje się na 10 poziomach. To są bitwy na żywo, nie mam na to wpływu, ale podjazd pod górkę moim zdaniem ważny, żeby nie robić takiego przestrzału jak robi na przykład T-44, lepiej zająć sobie jakąś kluczową pozycję, w tym wypadku górkę, a bardziej zrobić przestrzał tutaj i pozycyjnie to rozegrać. Gdybym był niszczycielem albo czołgiem takim bardzo kartonowym, to wtedy bym pomyślał tym zagraniem, ale serio, ta dziesiątką nie ma sensu robienia takiej snajpy, bo zobaczcie, że to jest kolejny strzał za darmo. No i dobra, pytanie, co mogę zrobić? Po drugiej stronie jest dosyć kiepsko. O, w sumie teraz pancerz to dziesiątki, gdzie zostałem przebity, a w dolną płytę. Jakimś cudem on tutaj do mnie strzelił, za bardzo się wychyliłem. Nie ma tej depresji działa, żeby tu jakoś perfekcyjnie zagrać. To duży minus. Okej, skorzystam sobie z tego wraku. Może jakoś delikatnie podjadę, ale muszę być też bardzo uważny, żeby 5 czołgów z prawej strony na mnie się nie wychyliło i mnie nie skasowało. A co się zaraz wydarzy, to już za moment, bo krótka przerwa na reklamę. Dobra, gramy sobie. Niestety Jocha tu nie przebije, Sharfutur. Oj, wychyla się, z magazynkiem on jest, muszę się przede wszystkim od niego schować. Zobaczcie, że mnie przebił dwa razy, przebił mnie po tej górnej części. Bardzo łatwo jest właśnie zmasakrować tę dziesiątkę. Minus 4000 HP. Mój podjazd to była błędna decyzja, tak też trochę sądziłem. I zobaczcie, że na środku padają nam te pojazdy. Bardzo kiepsko to widzę, bo my mamy czołgi pod górką i to pozycyjnie jakoś też nam dużo nie daje. Tu dojechała ta 5-4, ja chcę pomóc moim sojusznikom. Nie wiem jakim cudem to weszło, ale udało się to przebić. Nie mamy żadnych szans, żeby wrócić do tego spotkania, no bo jest 1-7. W 3 minuty czołgi zdecydował się pojechać od dołu i to był błąd. Jest bulldog. Okej, dostał ode mnie, tylko że jestem tyłem, więc on będzie mnie przebijać. Warto by było się odwrócić przodem, ale chyba to zaraz nie będzie mieć żadnego znaczenia, no bo Sharfutur tu coś kombinuje z góry. Strzelacz, on będzie zjeżdżać. Jest 53 TP. Rykoszet. Mogłem przycelować, mogłem oddać pewniejszy strzał. Nie mówię, że nie.
Szkoda, szkoda, szkoda. Urwisko na wyczekiwanych 10 poziomach. Stop, zanim przejdziemy dalej, to krótka przerwa na reklamę. War Thunder to najbardziej rozbudowana gra pod względem machin i pojazdów wojennych dostępna na rynku. Jest tutaj m.in. 2000 samolotów, czołgów, helikopterów i okrętów wojennych, którymi możesz toczyć pojedynki z innymi graczami. Każda machina jest stworzona z niesamowitą szczegółowością, jeśli chodzi o detale, co daje nam fantastyczne odczucia podczas walki. Nie zwlekaj i zarejestruj się i graj już dzisiaj na swoim PC-cie, PlayStation, Xboxie Series X i S lub na starszych konsolach. Gra posiada niesamowitą grafikę w 4K, realistyczne efekty, a także ścieżkę dźwiękową, która spowoduje, że zatracisz się w rozgrywce. Jeżeli szukasz możliwości zagrania w pojedynek ociekający akcją i dreszczykiem emocji, War Thunder oferuje pochłaniające potyczki z innymi graczami z wieloma różnymi rodzajami gier, każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. A moim ulubionym czołgiem jest rakieta na automat, ponieważ posiada, jak widzicie, potężną wyrzutnię rakiet. Najbardziej w tej grze podoba mi się interakcja pomiędzy maszynami morskimi, pojazdami ziemnymi, a samolotami i helikopterami. Realistyczne płomienie, dym, detale pojazdów, realistyczne uszkodzenia, to wszystko robi wrażenie. Sprawdźcie sami i rejestrujcie się na swoich PC-tach, PS-ach lub Xboxach od razu. Jedziemy pod środek, jest dużo czołgów, nasz całe szczęście na tej górnej części mapy, chociaż tu może być przestrzał we mnie. Oj nie, mogłem to zagrać na spokojnie. Nie chcę teraz znowu zebrać, więc poczekam za kamieniem. Ale bardzo mi się to nie podoba, że początek bitwy ja przyjąłem takie dwie buły. I w sumie też nie widzę sensu, dlaczego ja jechałem na środek, jak chciałem i tak pojechać dookoła tego wzgórza. My mamy przejętą górkę, to jest bardzo ważne, te 4-9 tam jest. Gdyby tam był przeciwnik, to tego bym też raczej nie zrobił. A tak to wystarczyło pojechać tędy, gdzie jedzie ten grill i by 2-6-0 i te 5-4 mi nic nie zrobiły. A były w sumie wykryte, więc duży błąd z mojej strony. Jest ru 2-5-1. Próbuję strzelić do ru. On KD. I ja oddaję. Niestety Arta też, ale Arta mnie trafiła. Okej, okay, E50M. Tu muszę przerzucić się na złoto, ale Bezeta podjeżdża. No i Bezeta to poważny przeciwnik. Mamy Batchata, który nie ma dużo pocisków, który został wykryty i dostał gonga. Ja muszę uważać, bo Bezeta ma wsparcie z tyłu. Nie chcę za głęboko się wychylić, ale chyba... Okej, okay, to się dobrze skończy. No i tak KPZ do mnie strzelił i nie przebił. No, jest problem z depresją działa w tym czołgu. Tego nie mówiłem. Szkoda, że to nie weszło. Dobra, spróbuję może jeszcze coś tutaj. Wow! Nie wiem, jakim cudem to weszło, ale warto, moi drodzy, oczywiście próbować. E50M na wieży. No, zapraszam ciebie do wychylenia się. Okej. Okay. Aj, nie weszło. Fajnie, nasza ta 5-4 obija. Jest KPZ na górce, ale mamy grilla, więc sytuacja, powiedzmy, że jest całkiem opanowana. No i... Nie weszło. Ładuję HEK, mam 54 HP. Pocisk odłamkowo burzący może wystarczyć. Tylko trzeba trafić. Okej, okay, nie ma go. Nie ma też KPZ na górce. To bardzo dobra informacja. Tu będą te niszczyciele. Nasz Batchat podjedzie, on zaświeci. Więc trzeba się oczywiście wcelować i poczekać. Okej, okay, jest ten KPZ. Dostał za 500, ale alfa. Jest też TV-pek, minus 1. Chyba nie będę mieć tutaj kolejnej okazji, żeby oddać strzał. Jest TV-pek. Dobra, to weszło. No, ale po HP zobaczcie, że jest gigantyczna strata. Co prawda nie odświeżyły mi się punkty wytrzymałości dokładnie na tych czołgów na linii 1-2, ale nie wygląda to i tak najlepiej. TV-pek zjął na dół, KPZ również. Jest obieg 140 tutaj, jest obieg 77. Który nie jest łatwy do przebicia, więc ładuję złoto na niego. Grill nadal może być gdzieś celowany na linii 1-2 już we mnie. W sumie on był bokiem, ale okej. Okay. Dobra, wchodzi to. Jeszcze jeden strzał najlepiej, żeby go skończyć. Oj, lodówka KD i zrobiła strzał za 1000. Więc to jest masakracja, jak to mówiło się w FIFA. Objechałem sobie ponownie to wzgórze, żeby mieć ogień krzyżowy na te pojazdy. Bo spodziewam się, że ten obiekt będzie właśnie podjeżdżać, tak samo jak te 5-4. No i teraz skutecznie mogę bokiem ich obijać. Brakuje czołgu na górce na pewno, bo on zrobiłby różnicę i pozycyjną, i też w uszkodzeniach, bo mógłby cały czas strzelać. Nie wiem, jak to nie weszło, mogłem strzelać do te 5-4, ale tu i tak nie ma żadnych szans na zwycięstwo. Bitwa jest z góry niestety przegrana. Szukam tej... Znowu nie trafiłem w lodówkę. Nie wiem, czemu on nie wyjeżdża. O, i myślałem, że może to jeszcze wejdzie, ale nie udało się. 260 przejeżdża głębiej. No i na plecach jest obieg 140. Dobra, może go przebiję. Fajnie weszło.
No i może jeszcze jeden strzał. TVP-ka. On mnie ma na magazynek. Nie wiem, czemu ten gościu gra aż tak pasywnie. No, boi się. Ma 1500 HP, a boi się wychylić. Ale w sumie nie narzekam. Dobra, zagram jeszcze jedną bitwę, bo nie chcę kończyć taką porażką. Może uda się wygrać. Lotnisko. Powracamy na 8 poziomy. Zobaczymy, co tu się wydarzy. W sumie mogłem bardziej od prawej pojechać, wtedy przestrzeliłbym Sharfutura. Nie wiem, czy on będzie przejeżdżać. Chyba tak. Aj, mogłem skupić i poczekać na Batchata. Nie widziałem go na początku, że on będzie też przejeżdżać. I wtedy miałbym pewniejszy strzał. Ale i tak uważam, że to była dobra decyzja, żeby od razu odbić do prawej. No bo to były potencjalne darmowe uszkodzenia. Aj, chciałem już powiedzieć, które zakończą się darmowymi uszkodzeniami. Ale to Batchat mnie przebił, a ja go nie przybiłem, poleciało to za nisko. W sumie i tak nie ma co się pchać frontalnie na te wszystkie pojazdy. Poczekam sobie, może Sharfutur się tu wychyli, żeby sprawdzić, on jest zamknięty i oddam darmowy strzał. No, Sharfutura nie ma, co prawda ja mu nic nie zrobiłem, okej. Alpine Tiger podjeżdża, sobie face. Poczekam na tym narożniku, dostałem spota. Ale nie ma co też na siłę próbować wyjść w wymianę jeden za jeden. No dobra, odpuszczam chyba tego Faiza, bo ma nawet lepszą pozycję. O, jest tutaj wrak, więc w sumie można by było z tego skorzystać. Tylko... Nie. Akurat gościu się tak kątował, że mnie wypchnął pod Hori. Nie wiem, czy umyślnie, czy nie. Ja załadowałem złoto, żeby przebić Hori po tym jarzmie, ale tu widzę, że lepiej skończyć chyba... No nie, kolejna osoba mnie stąd wypycha. Chcę sobie po prostu grać za wrakiem. Hori się odwróciło. Progetto będzie miał miejscówkę na wieżę. Więc nie chcę podjechać za głęboko, bo to Progetto nas będzie robić za darmo, więc chcę się wcelować i poczekać, aż się wychyli Progetto. O, może teraz? Dobra, oddaję ten... Aha, strzeliłem i tak chyba... podziało. Ale może teraz? Uwaga. No, nie weszło. Jest wspomniane Hori. Ale nie zdążyłem nawet przeładować. Może teraz? Okej. Okay, weszło. Potrzebowałem tego darmowego strzału. A Alpine Tiger, zobaczcie, gra agresywnie. Zastanawiam się, czy wychylać się tutaj, czy wracać po Alpine Tigera. I chyba pojadę po tego Alpine Tigera. To będzie... łatwiejszy kąsek, szkoda, że zebrałem, nie zdążyłem obrócić wieży, jest też Batchat z góry. Ale tego Batchata jakoś super się nie obawiam. Tylko chciałbym, żeby moi sojusznicy mi pomogli z nim. Spodziewałem się, że Carnarvon podjedzie może. Dobra, jest Batchat. Dostał, 409. Elegancko. Dobra, Alpine Tiger. Po włazie, super. No i teraz cofka. On podjeżdża na siłę, żeby oddać ten strzał do mnie. Strzelił mnie za zero. Często wchodzi w wizjery za zero te dziesiątce, tak zauważyłem z takiego doświadczenia. Okej, 524, znowu niesamowita alfa. Spoko. Obiekt 77, no w nietypowej bardzo pozycji. Kto tam jedzie obiektem? Pierwszy raz widzę. No i skutecznie też za to zebrał. Nie wydaje mi się, że to jest jakiś ogarnięty gracz. Dobra, nie ma na siłę co dobijać Alpine Tigera, nie ma co się wychylać pod obiekta i tę 30. Lepiej wrócić na pozycję wcześniej i może tu będą jakieś luki i uszkodzenia. Do zadania, rzecz jasna. No i jest, Bezeta. Ja wychylam się praktycznie na wieżę. Ona strzeliła mnie za zero. No dobra, trochę dolnej płyty pokazałem, bo ten wrak jest tak umiejscowiony. Tylko trzeba uważać na Hori, bo jeden strzał od Hori to jest prawie całe moje HP, ponad połowa. Jestem schowany na te 30. Dobra, szukam tej Bezety, dolnej płyty. Oj, nie przebito pancerza, chyba delikatnie za wysoko poleciało. Bezeta za 100 z HEK-a. Hori nie jest celowane. Ja dolna płyta, 4000 uszkodzeń. Progetto z przodu. Bezeta jeszcze ładuje na pewno, więc mogę ją dobić. Chyba jest... No, nie przebiłem. Tylko teraz tego nie zebrać i jadę po Progetto. Chowam się od te 30, schowany jestem od obiekta, więc okej. Oj, znowu tej depresji brakuje. Ale tu sobie objadę. Nie przebiłem. Ale nie fart. On jeszcze ładuje, na pewno wystrzela cały swój magazynek. Więc to nie jest problem. Oj, staranował go AMX-M4. No to co, jest Kunze bez spota i to 30. Chyba strzeli do Gesora, no właśnie. Ona ładuje około 15 sekund. No i pojawił się Kunze. Więc teraz trzeba strzelić do T30 raz, dokończyć.
Jeszcze pewnie przeładuję jeden pocisk Kunza. No i uwaga, uwaga. Udało się. Super bitwa. Tylko ktoś musi dokończyć. Może ja nawet dokończę Kunza. A jednak nie. Przypominam tylko, że korzystając z mojego kodu dostajecie paczkę bonusów, skład, w który wchodzi wiele pojazdów premium, ekskluzywne konta, a także wspomagacze, boostery i wiele innych. Szkoda, że bez oznaki mistrzowskiej, ale i tak fajne zakończenie, lepsze niż poprzednia bitwa. Wsparcie, duży kaliber, podobało mi się to, tylko nie jestem fanem końcówki, jak tam nie przybiłem w tego Progetto, ale moim zdaniem i tak chyba dobry odcinek, fajnie obrazujący, jak spisuje się te dziesiątka w dzisiejszych realiach, załoga trzyperkowa, zwykłe szare moduły, takie jak tu widzieliście, polowych nawet nie robiłem. Dzięki za odcinek, trzymajcie się, to elo!